Witam, tu Magda i kolejne proste, smaczne i szybkie w przygotowaniu danie. Dzisiaj pomysł na obiad schabowe, nieco inaczej, z bardzo fajnym, treściwym wnętrzem. Po przekrojeniu uwalniają przyjemne serowo-szynkowe wnętrze z odrobiną ziół. Mam nadzieję, że Wam się spodobają. Proste do przygotowania, więc gorąco polecam. Będą smakowały także na zimno i jeśli Wam się spodobają, jeśli zechcecie je zrobić, to po przepis i składniki zapraszam jak zawsze na www.skutecznie.tv. A teraz filmik, do którego także serdecznie zapraszam. Mam tutaj 430 g schabu wieprzowego. Schab oczywiście bez kości, pokrojone już w kotlety, po prostu tak jak na tradycyjne schabowe. Mięso jest już umyte i osuszone i teraz każdy kotlet trzeba rozbić bardzo cienko, możliwie najcieniej na naprawdę bardzo cienkie kotlety, tak żeby nie rozerwać mięsa. Można to zrobić w ten sposób, że każdy kawałek mięsa wkładam pomiędzy dwa płaty folii spożywczej i rozbijam, żeby nie obchlapać wszystkiego dookoła, lub po prostu rozsuć je dowolną, ulubioną, sprawdzoną metodą. Super, o to właśnie chodziło. Kotlety są bardzo cieniutko rozbite, wyraźnie zwiększyły swoją powierzchnię i o to chodzi. I w ten sam sposób rozbijam wszystkie kotlety. Cienkie, duże i nieprzerwane mięso. Mięso gotowe, teraz trzeba je doprawić z obu stron. Dobór przypraw. Pełna dowolność. Ja wybieram tylko pieprz i sól, ale naprawdę mięso doprawić można w dowolny, ulubiony sposób. Ja po prostu z każdej strony przypruszam je solą oraz czarnym pieprzem. Przyprawy starannie wcieram, a właściwie wklepuję w mięso. I gotowe. Teraz trzeba schabowe nadziać. Pokażę to na przykładzie jednego kotleta, a potem z pozostałymi postąpię dokładnie w ten sam sposób. I każdy kotlet będę teraz nadziewać. Nadzienie będę układała na połowie kotleta, zatem układam je na mniej więcej pośrodku połowy schabowego. I moim nadzieniem będzie boczek, czyli układam plaster boczku. Boczek można spokojnie podmienić na dowolną szynkę drobiową, wieprzową, według uznania. Następnie żółty ser, tak żeby przykryć ten boczek. Ser także dowolny, ostry, łagodny, pleśniowy, zwykły, podpuszczkowy. Można się tutaj także pokusić o sery typu feta, ser kozi, owczy. Naprawdę pełna dowolność i to, na co mamy ochotę. W mojej dzisiejszej wersji boczek oraz ser o łagodnym smaku. I na koniec zioła. Jakieś świeże i tutaj także pełna dowolność, to może być świeże oregano, świeża bazylia, świeża mięta, naprawdę rozmaryn, tymianek, to co lubimy. U mnie dzisiaj będzie to rzeżucha, bo akurat na taką wersję mamy ochotę. Rzeżuchę zatem drobno siekam. Tak nie za dużo, ona ma być tylko dodatkiem, a nie głównym składnikiem. I kotlet składam teraz na pół, tak żeby nadzienie dobrze się w nim skryło. I następnie tłuczkiem do mięsa tłukę jeszcze brzegi mięsa, tak żeby zasklepić nadzienie w środku. Rzeżucha pachnie już teraz bardzo przyjemnie. Gotowe i w ten sam sposób przygotowuję pozostałe kotlety. Za chwilę będę je panierować. Na talerz wbijam jedno całe jajko i roztrzepuję je widelcem. I teraz klasyczne panierowanie. Najpierw w mące po to, żeby ona ładnie oblepiła kotlety i żeby nadzienie z nich nie wyciekło, to znaczy, żeby zmniejszyć prawdopodobieństwo wycieknięcia topiącego się żółtego sera. Następnie w jajku i w bułce tartej. I teraz klasycznie. Kotlety bardzo starannie obtaczam w jajku, tak żeby jajko z każdej strony je oblepiło. Ma szczelnie zamknąć te kotlety, a następnie bułka tarta i oponierowane przekładam na przygotowany obok suchy talerz. I
i gotowe. Wstawiam je teraz pod przykryciem do lodówki na jakieś 30 minut lub na godzinę. Ja zazwyczaj przygotowuję je dnia poprzedzającego smażenie, zatem wstawiam je po prostu do lodówki na noc. Dzięki temu panierka stanie się bardziej stabilna i kotlety będą łatwiejsze do smażenia. Ale tak jak mówię, 30 minut spokojnie wystarczy. No i jeśli chodzi o smażenie, to klasycznie rozgrzewam patelnię z dowolnym ulubionym tłuszczem, olej, oliwa do smażenia, olej z odrobiną masła lub, tak jak w naszym przypadku, do schabowych smalec. Tłuszcz solidnie rozgrzewam i smażę kotlety z obu stron na złocisty kolor na nie za dużym ogniu, tak żeby z wierzchu ładnie się zrumieniły, a w środku straciły surowość i były usmażone. I kiedy tłuszcz już jest solidnie rozgrzany, to bardzo ważne, żeby on był naprawdę bardzo gorący, kładę kotlety i smażę. To weź wyłącz. A smażę w ten sposób, że kilkakrotnie obracam je na jedną i drugą stronę po to, żeby smażyły się równomiernie. Nie smażę tak, że kilka minut z jednej strony, potem na drugą, tylko właśnie kilkakrotnie obracam. Dzięki temu panierka jest lepiej zrumieniona, chrupiąca, a kotlety są po prostu smaczniejsze. Złocisty i chrupiący, przepiękny zapach i bardzo ładnie się prezentuje. Podaję gorący prosto z patelni z ulubionymi dodatkami. Kotlet jest naprawdę bardzo prosty w przygotowaniu, ale niezwykle smaczny. Jeśli chodzi o dodatki, to klasycznie mogą to być pieczone ziemniaki, zwykłe ziemniaki gotowane, puree, pieczywo, dowolna sałatka, pełna dowolność. W mojej dzisiejszej wersji prosta sałatka z jabłek z solą, pieprzem, rzeżuchą i skropionymi odrobinką oliwy. Naprawdę pyszny i sycący posiłek. Mam nadzieję, że Wam się spodoba i że Wam posmakuje. Ja gorąco polecam. I na koniec, jak zawsze, życzę smacznego.